Ruszaj szybciej. Быстрее! Nie zadierzcie się. Быстрее! О! Чего рот раскрыл? Приезжай! Быстрее! О, быстрее! Co się tak wleczesz? Szybciej. Raz. Miła dzianki rzucała je do palującej wody. Miła dzianki rzucała je do wody. Miła dzianki rzucała je do palującej wody. Miła dzianki rzucała je do wody. Miła dzianki rzucała je do wody. Razy ja wam mówiłem. Nie stoj, tylko stój, jak sam w Krasnej Armii. Ja was nie pytałem, chorąży, co w Krasnej Armii. Sam wiem. Ochotniki mnie, chłopcy, potrzebni. Pięcia drutów na odcinku ataku kompanii. 3 ochotniki. Więc komu do Polski śpieszno? To nawet dobrze, że wszyscy z jednej drużyny. Tylko diechtiara przyjdzie się innemu oddać. Przetniecie i kompania wrogu do gardła skoczy. A jak nie przetniecie...
Komu? Józiowi. Komu? Jasiowi. Komu? Rysiowi. Bochenek na trzech? Mortwy żyły. Martwi karmią żywych. Wczoraj tego rzeczego dłonek trafił rudego z trzeciego plutonu. Młody u szefa. Dowódca ma nadwyżkę. Nadbawkę. Nad ranem będą kolejne trzy zapasowe porcje. Tyż to. Miringa. Cierpisz z powodu ukochanego? Wieczorem martwych. Wieczorem martwych trudno zliczyć. Czaju nalej. Nalej herbaty. Wszystko normalnie. Tak bywa. U nas się mówi, że ten, kto przeżyje, będzie żył długo i szczęśliwie. Dziękuję. Melduję posłusznie, panie starszy sierżancie, że w wojennych warunkach... A gdzież wy, zmobilizowana sieroto, te wojny widzicie? Wczoraj sierpień się skończył, a Hitler nic. A tchórzów wal mocny. Ale od nas nawet guzika. Celownik 400! Przeciwpancerny w szczeliny! Pojedynczo i krótkimi seriami! Ognia! Dociągaj. Spróbuj. Naciągnij. Daj jeszcze kawałek. Tu w tej stronie. Trzymaj.
Zaciągnij, trzymaj, trzymaj. Jak bagnetem przez kiszki. Panie Serafinie, do ataku z pełnym żołądkiem niezdrowo. Bo gdyby tak kula albo odłamek... Bierz, Józek, bierz. A sucharek od Praskowi Iwanowny? Można. Starczyło aż do bitwy. Dała wszystkie, jakie miała. Wszystko, panie Serafinie. Mówi się wszystko. No bo przecież ona nie tylko sucharek. A i po co pleść bez potrzeby, Józek? A tobie tyle jeść. Bezpiecznie? Brzuch blisko ziemi. Trudno trafić. Nic na zapas? Nie trza. A cukier? Prawda? Daj łyżka. A jutro gorzko pijemy? Gorzko. Jutro będzie nas mniej. Co żeś ci godął? Lazyński, Kubica,
To też nosił pikiel hałba. Zamiast jak białego orła dostał. Taki nasz los byłoby srany. Ernest. A jakby przyszedł bykant Mahung, nie będziemy płakać. Poczekamy, synku. Do tamtych pierunów trzeba wołać. Towarzysz, nie strzelaj. Stoj! Stoj, dziad! Nie strzelaj, towarzysz! Polacy! A jak Polacy rugają się? Cholera, psia krew! Правильно. Проходите. Towarzyszy starszy lejtnancie, dowódca 3. plutonu. Dajcie spocznij. Spocznij. Można siadać. Siadać. Po polsku nie potrafisz? Ja tobie, Konstanty, nie starszy lejtnant, tylko porucznik. Broń poczyścili, amunicję rozdali? Tak jest. Wszystko gotowe, chodzi zaraz. Wszystko gotowe, możemy ruszać do ataku. No, ty nie pospieszaj. Przyjdzie pora, to pójdziesz. U nas w Krasnej Armii. U nas w Armii Czerwonej. Podjedli? Tak jest? Nie najgorzej. Powiadają, obywatelu poruczniku, że po jedzeniu niedobrze do ataku. No bo jakby tak... Powiadają. Ale pewnie ten, co to mówił, wycyganił od was coś do żarcia. A? A tak, to prawda, wycyganie. Kaszy i suchary. Pilica? Jak szedłem do wojska, to mi jedna wdowa dała. Pilica? Pilica, tu Warka. Kontrol linii. Pilica. Damy im radę? Jasne. 43 to nie 39. Niemiec zuch na muchę, a na zucha sam mucha. Nie za bardzo liczy Janek na to. Łatwo nie pójdzie. Ale damy im radę. Jak mamę kocham, że damy. Czołem ochotniki. Czołem ochotnicy. Siedzicie. Nie wstawać. No. Listy popisali? Listy napisane? Na tamtą stronę? Na Śląski do Warszawy nie dochodzą obywatele poruczniku. No, a z tej strony? Do Kati, Nadi? Nie mam. A u was? A wy macie kogoś bliskiego? Guszozdor SSSR. Główne uprawienie szosejnych dróg. Naczelna dyrekcja dróg. Jak długo tam byliście? Do amnestii sierpniowej. Przed porozumieniem Sikorski-Stalin, obywatelu poruczniku.
Szpursiew! Zaretni! Szpur dwa! Zaretni dwa! Szpur pięć! Zaretni! Szpur trzy! Zaretni cztery! Kamień szedł na fortyfikację. Ale my byliśmy jakby w dalszym ciągu naszej wojny. Naszej wspólnej. Towarzysz lejtnant wówczas jeszcze... Wówczas ja już. Próbowaliśmy Hitlera powstrzymać w Hiszpanii. O, tu jedna, a tu druga. A gdzie ja był do czerwca 41? Tego ja ci, kolego, nie powiem. Co wolno szeregowcu, to nie porucznikowi. Ale ja tam w pamięci nie chowam, mój kraj. I ty nie chowaj, choć nie twój. Wszystko, co było, pył i proch. Bywali Polaki na Kremlu, a Ruski w Warszawie. Od Wołgi do Wisły, gdzie pokopiesz czerepy szablami i szaszkami poszczerbione. Pora to skończyć i wszystko od nowa. Z batalionu, proszę. Otworzycie drogę. Tak jest. Ty się, Andrzej, przed starym nie nadymaj. A to czemu? Bo jak on bił się z faszystami, toś ty jeszcze odmawiał paciorek za Lwy Alcazaru i za zwycięstwo generała Franco. Wszystko wiesz. Za kogo paciorek? I że druty przed niemi, jakie będą granice? Patrzę, słucham. Pytam mądrzejszych, to wiem. Jeszczeście do starych granic nie doszli, a już na nową przystali. Dla ciebie stara na Zbruczu i Słuczu, a dla mnie ta na Odrze jeszcze starsza. Nie. Nie będę zmieniać. Tacy sami dobrzy, jak wszyscy, a może nawet lepsi. Tak. Już idę. Oko w oko pogadamy. Chorąży. Tak jest. Za mną do dowództwa. Tak jest. Szef na ten czas starszy nad kompanią. Tak jest! Powstań! Daj! Na moją komendę! Wypoczywać, pasy rozluźnić, butów nie ściągać, broń pod ręką. Umsknęła mi się cholera po papierośnicy. Gdybym włożył do innej kieszeni, to bym nie przeżył. Demokracja i demokracja, ale sierżantów po staremu na odprawę obywatele, oficerowie nie biorą. A żeby który wiedział i powiedział. Kto wygra tę wojnę, to wiadomo. Kto przegra, wiadomo, Niemcy. Ale kto wygra? To jeszcze pytanie. Nie, no żeby kto powiedział, czy Niemców wysiedlą. Po tamtej wojnie poszedłem z Poznańskiego nad Zbrucz. Po tej mogę i na Dodrę. Tylko jak tam jest. Bo marszałek dał w ten czas, co obiecał. Taki spory kawał pszenno buraczanej. Tylko nie powiedział, jakich będę miał sąsiadów. I nie powiedział, że moja zagroda jedna przeciw całej ukraińskiej wsi. Ludzie! Ludzie! Ludzi tu nie ma. Czego? Obywatelu, starszy sierżancie, działo nam po osie ugrzęzło. Gdyby tak z 50 metrów pchnąć, tam dalej twardo. My wam jutro... A, ty mnie, synu, nie agituj. Trzecia drużyna! Pomożecie artylerzystom. Broń zostawić.
Jasio, przebronik. Ja pójdę. To ja zostanę. No dobrze. Wasz dowódca zajęty, bo druty ciąć będzie. Grupę poprowadzi. Telefonista. Ja? Wykonać. Zameldować. Tak jest! Co ty, Jasiu? Zęby do księżyca szczerzysz? Szczęśliwy sen miałem dzisiaj. Taki szczęśliwy sen. Obywatelu, poruczniku? Nie trzeba. Ja przecież... Oficer bez stopnia to proszę o wybaczenie, a chłopiec na biału. Jakże inaczej nazwać, jak nie porucznikiem? Co robi kompania? Drzemie, obywatelu zastępco. Jak rozkaz generała? Był czytany, że nie niesiemy do kraju wzorów ustroju, że z Sowietami sojusz, że kontrola nad fabrykantami i że ziemia dla chłopów. Każdy wie i pamięta. Po trupie wroga do zwycięstwa. Ale ciekawe byłoby wiedzieć... A jakieś... Głupie gadanie, defetystyczne nastroje. Głupie było, ale to drugie nie. A jak oni ci trzej do rozcięcia zasięgów? Normalnie, broń jeszcze czyszczą, bo nożyce były tępe i długo ostrzyli. Obywatelu zastępca melduje grupę rozgradzającą. Skończ. Dziękuję. Siadajcie. To dobrze, szana ochotnika. Bardzo dobrze. Powiedzcie mi, dlaczego właśnie wy pierwsi? Ja był trzeci. Wystąpił mój żołnierz, wiedziałem, że będzie trzeba podoficera na dowódcę. Dlaczego my? Ktoś musiał być pierwszy, nie? Tak, rozumiem. Ale czy wy przedniecie? Tak jest. Ja też tak myślę. Nawet wobec szarży słowem za was poręczyłem. Dla samego siebie nie zawsze można. Wy nigdy nie wierzycie ludziom? Bez wiary w ludzi nic nie da się zrobić. A my przecież nie tylko tę bitwę musimy wygrać, ale Polskę. Wszystko, co się przez wieki zaplątało, zapiekło. A w ostatnich latach po dezercji Andersa, po zerwaniu stosunków wszystko to musimy przerąbać, przeciąć jak kłom drutu kolczastego właśnie tą bitwą. Właśnie teraz. Pozwólcie spytać, obywatel zastępco. Słucham. Czy to będzie pogadanka, czy rozmowa? Rozmowa. Pozwólcie odejść. Tak. On z waszej drużyny? Tak jest, ale to dobry żołnierz. Może by jednak... Nie. Sami mówiliście, że trzeba wierzyć. A on nawet po klęsce umiał się bić. Ładuj! Gazu! W Wojsku Polskim byłeś?
Jestem. Znaczy się, w przedwojennym wojsku nie byłeś. A to może widziałeś? Oficerskie? Nie widziałem, żeby szef nosił. I nie mogłeś. 4 lata i miesiąc, jak nie miałem na nogach. Oszczędność? Wstyd. Hitler nas już pierwszego dnia rankiem rozpieprzył. Wojsko się cofa, ludzie się patrzą, a starszy sierżant idzie. Na skronie się wizna, na piersi niepodległość z mieczami, a na nogach... Wy pewno swoim cywilnym lbem myślicie, że buty to buty, co? Chleb, słonina, to było życie. Ale buty to honor. Ja wiedziałem, że przyjdzie taki dzień jak dziś. Pilnowałem. Już to widziałem, w Sielcach grali. Idę po pakiety indywidualne, mogą się przydać. Paweł.
dzisiaj? Wszyscy na odprawie. Ludzie! Jest tu kto? Połóżcie go. Brzuch dostał. Odsłoń. Trzymajcie go. Siostro, szczęśliwy sen miałem przecież. Działo było już na twardym. Piechota miała odejść, kiedy ten pocisk. Ładowniczego. No i jego. Zabierzcie go. Tam mokro. Tu nie cmentarz. Niewiele się nażył. Paweł, po coś ty wystąpił? Akurat ty musisz ciąć te druty? Pewnie, że nie muszę. Ale uczyli, że słodko i zaszczytnie, więc ja zawsze na ochotnika. W szkole do tablicy, w harcerstwie zdobywałem sprawność ratownika tonących. Później we wrześniu, wiesz, jak było, mówiłem ci. Komsomole, żeby świat zmienić, żeby ją zbawić, ocalić, żeby z gruzów Warszawy rósł żelbetem socjalizm. Potem na ochotnika znowu, na Morze Czarne, na połów ryb, bo czasie naprzód, bo bohaterstwo pracy. A później jak się znów zaczęła wojna, 4 razy stawałem na ochotnika, na komisję, aż w końcu przyjęli.
Paweł. Wróć. Po bitwie. A jakby co, to oczu nie marnuj, tylko wybierz innego. Choćby Andrzeja. Póki cię żaden ze starszych nie wybrał. Cześć. Cześć. Miny były? Nie, ale myśmy go wzięli przed drutami. Cześć. Cześć. Nacisz mu chłopca Szukmana, gdy mundur ma jeneralski, jak będzie po świecie w niej chodził, gdy w wolnym się stanie urodził. Wyjedzie w chłopskiej Szukmanie, na białym koniu o świcie, na rynku krakowskim stanie. A wtedy głos usłyszycie i słowa przysięgi wypowie. I wolność ogłosi stanom na wielkim rynku w Krakowie, okryty chłopską Szukmaną. Historyką ku pamięci? Nie, tylko tak. Ty był w Czerwonej Armii? Tak jest. No i w przedwojennej Polskiej? Też. Tak. Siadaj. Chodzi mnie o taką rzecz. Za rodinu... Za ojczyznę, za komunizm, naprzód. Nie rozumiem. No u nas. U nas jak? Kiedy z okopu do ataku... No jak wołać, żeby za komunistami wszyscy pobiegli? Wszyscy. Obywatela porucznika wołają. Nie znam z głosu. Bo chłop, co zbiegnie z pańszczyzny i broni lub kosy dobędzie dla ratowania ojczyzny, ten wolnym Polakiem będzie. Ten wolnym Polakiem będzie. Ja 04, słucham. Tak, ochotniki. Zastępca poręczył. A kto za zastępcę? Poradźcie, żeby był ostrożniejszy. Grupę rozgradzającą zmienić. Dać takich, którzy się nie spodziewają. No, i podczas ataku powiesić kompanię na nierozciętych drutach? Nie zmienię. Rozkazu nie wykonacie. A wy dla mnie nie władza. Mówcie z dowódcą batalionu albo pułku, a oni już po swojej linii. Każą albo i nie każą. Podniesie... Ten wolnym Polakiem będzie. Kto broń za ojczyznę podniesie, ten wolnym Polakiem będzie. Starszy brat Silencjusz uczył go murarki, ale mu nie szło, bo on ani czytać, ani pisać tyle, że tylko krowy pasał. Śmiali się wszyscy z niego, że głupi. Ale on raz usłyszał, jak pobożną książkę czytała cnotliwa dziewica. Wdowa. I jaka znów? No, przecież Praskowia Iwanowna też była cnotliwą dziewicą, dopóki pan, panie Serafinie... Lecisz bez potrzeby. No przecież za nic tych sucharów nie dała. A z sucharami to było tak. Kiedy już wszyscy byli na froncie i kiedy w posiłku zostały tylko dziady i dzieci, wtedy ja dostałem wezwanie. Pora. Pora. Czas na ciebie. Przecież więcej nie masz, Praskowie Iwanowna.
Между своими нет. Вśród swoich nie zginę. A ty, pan Serafin, goni Niemca w Berlin. Wspominaj nas. Wspomnij o nas, kiedy już wyzwolisz Polskę. Co oni? Oni ciebie. Uważają cię za swojego. Tak jak ja. Tak jak i ja przyszły cię odprowadzić. Przyszli. Miły mój, na front idzie. Что ж я буду делать? Буйную головушку несет. Горькой пули ждет. При долине кускари. Wiesz przecież o tym, Józek, że oni dzielili się z nami porówno, nawet ostatnią koszulą. No, a jaka ona była bez koszuli? Pfu, pytać tobie na język. Spowiadałem się wczoraj księdzu kapelanowi i tobie nie muszę. Tak, więc mówiłem ci o tym, jak święty Serafin postanowił zaciągnąć się do kapucynu. Poczekaj, ty Ślązak, pożycz organki. Nie rozumiesz po polsku? Mundharmonika. Gdzie byłeś? Wiatr jakby ucichł. Andrzej, co się? Daj spokój. Nie budź go. Włosy zapuszcza po tyfusie. Mało nie kipnął, jak było Andersa. Thank you.
Panie doktorze. Panie doktorze. Spieprzamy. Odchodzimy. Zabierzecie? Nie wolno mi. Ale pan z tego wyjdzie. Kto z nami zostanie? Nikt. Tu przyjdą Niemcy. Są już w Stalingradzie i na Kaukazie. Cenny jest każdy człowiek, którego można ocalić. Niech pan zachowa orzełka. Po klęsce Sowietów i Hitlera, po powrocie do kraju, będzie niczym list żelazny. Zyga, wstań! Zyga! Ruki wie! Ręce do góry. Towarzyszu, nie strzelaj! Jestem Polakiem. Polok. Ślązok to jest Polok. No ty u Niemca. A, siłą wzięli. Ojca i matka w rękach mają. A, da, da. Tak, tak. A powtórzcie, powtórzcie, kiedy się urodziliście. Urodziłem się 2 aprila roku 18. Nie dla żadnego szpiclowania, ale... Żeby do Śląska wrócić z białym orłem na czopce. Z białym orłem na czopce. Nie, to nie przez niego. Jakbyś po drodze zabłądził albo trochę wolniej leciał, to nas by już tu nie było, prawda? Rozumie się. Was by już tu nie było.
dają znak. Ale jaki? Nie wiem. Tędy? Ty tu dowodzisz. Thank you.
Daj mi. Paweł, czy myśmy już kiedyś... Tak. Dosyć dawno. Mówiłeś wtedy, panie podchorąży, że lepiej zginąć, niż iść razem z czerwonymi. Jaką cholerę on tu lata? Sowiecki. Ale skąd on się tu wziął?
To też stukasy, co było widać wczoraj wieczorem. Każda droga zawalona trupami. Dziś od rana spokój. Po 16 dniach pierwszy cichy. Dywersanci! Miny? Petardy. Pewnie dróżnik podłożył, żeby zatrzymać. Wiem, bo u nas w rodzinie 7 kolejarzy, panie podchorąży. Stać! Stać! Co jest? Co się stało? Rano dzwonili spod Wołoczysk. Z rządowej P2. Kulas Franciszek dzwonił, że Sowieci przeszli granicę. Wojsko? Tak, Krasna Armia. Powiedzieli, że jak Mościcki uciekł, Śmigły uciekł. To dlatego transport zatrzymujecie? Nie, ale jak w nocy nasi uciekli ze starostwa i z posterunku policji, to rano komuniści przyszli, sztandar wywiesili i z opaskami chodzą. Jazda dalej. Mówią, że Sowieci Niemców nie wpuszczą. Robotniczo chłopska armia czerwona armia, w obronie życia i wolności swoich ukraińskich i białoruskich braci. Ukraińskich i białoruskich dzisiaj 17 września przekroczyła granicę polsko-radziecką. Przeszła gospodarczą granicę Sowieckiego Sojuza. Co on mówi? Rozumie, który? Ja rozumiem. Złożyć oruzje. Złóżcie broń. Mówi, że musimy się poddać, a oni Hitlera tutaj nie puszczą. Ich wpuścili. Aż pod Stalingrad. Ale z powrotem niewielu wypuszczą. Czemuś nie meldował, że mnie znasz? Wolisz być szeregowcem, to bądź. Za ciebie Konstanty plutonem dowodzi. Ty, dlaczegoś ty nie prysnął z Andersem? Tych łysowych nie brali. Na lepsze ci wyszło, do Warszawy tędy bliżej. Na razie na tamten świat. Masz rację. W Palestynie bezpieczniej. Zamknij się! Przechodźcie na naszą stronę. Wasz sławny marszałek Józef Piłsudski zawsze bił bolszewików. Wasze miejsce jest u boku Wehrmachtu, który broni Europy przed międzynarodowym... Jeszcze czekamy. Waleczny żołnierze... W tej armii ja dowodzę. Przechodźcie na naszą stronę. Ognia. Za swobodę! Za wolną Polskę! Awoń! Ognia! Thank you.
wycisną pana, sierżancie? Szkoda jak na takie błoto. Nikt się cofałem, nikt też Niemców w pogonie. A ty z tym RKM daleko nie odbiegaj. Przenoszą ogień. Kompania! Magnet na broń! Magnet na broń! Magnet na broń! Magnet na broń! No, panowie! Jeszcze Polska! Biegnij za nim. Dowieź Orlanoka. Doganiaj! Doganiaj! Biegnij.
Wersja polska, Kino Polska. Tekst Grażyna Adamowicz-Grzyb. Czytał Robert Michalak.